Teraz przechodzimy do serii zwanej w Szkole Chrystusa Upamiętanie. A nasza pierwsza lekcja to prawdziwe upamiętanie. Dzisiaj zastanowimy się nad znaczeniem słowa upamiętanie, gdyż jest to coś, o czym w dzisiejszym Kościele prawie zapomniano. Ale bez tego nie może być prawdziwej relacji z Bogiem. Jan Chrzciciel głosił: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Mateusz 3:2. Jezus głosił: jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Łukasz 13:3. Apostołowie chodzili wszędzie, zwiastując upamiętanie i odpuszczenie grzechów w Jego imieniu. Naszym dzisiejszym tematem jest prawdziwe upamiętanie. Naszym fragmentem pisma będzie 2 Koryntian 7:10. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. W tym rozdziale apostoł odnosi się do innego listu, który przedtem napisał do Koryntu, na temat czegoś, za co należało ich zganić. Mówi tu o skutkach tego, co doprowadziło ich do prawdziwego upamiętania. Oni smucili się po Bożemu. Dla apostoła i dla Boga było to dowodem, że ich upamiętanie było szczere. W wierszu 10 apostoł mówi o dwóch rodzajach smutku. Jeden przynosi upamiętanie ku zbawieniu, a drugi śmierć. Nawiązuje tu do tego, co jest powszechnie rozumiane jako dwa rodzaje upamiętania. I w tej lekcji chcę was nauczyć, jak odróżnić prawdziwe upamiętanie od fałszywego. Musimy rozróżniać o wiele więcej niż dotychczas w odniesieniu do natury i charakteru prawdziwego upamiętania. Jeżeli tam byliśmy wierni, mniej tego, co jest fałszywe i niepożyteczne, znajdzie miejsce w Kościele chrześcijańskim. Być może 80% ludzi, którzy są obecnie częścią Kościoła, to konkol. To znaczy, że nie narodzili się prawdziwie z Boga. Niczego bardziej nie szukałem niż powodu, dlaczego jest tyle takiej podrabianej religii. Wierzę, że znam podstawę tego zjawiska. Dlaczego jest tylu, którzy uważają, że są w porządku względem Boga, chociaż nie są w porządku? Chyba że Biblia nie ma racji. Dlaczego tylu udało się zwieść? Dlaczego tylu jest niepokutujących grzeszników, a mimo tego myślą, że pokutowali przed Bogiem? Powód staje się oczywisty. Jest to brak wiedzy rozróżniającej podstawy wiary. Szczególnie odnośnie prawdziwego i fałszywego upamiętania. Co to jest prawdziwe upamiętanie? Po pierwsze, jest to zmiana opinii o naturze grzechu. To zmiana opinii musi powodować zmianę uczuć odnośnie grzechu. Uczucia są zawsze wynikiem myśli. Jeżeli nasze myśli o grzechu powodują odpowiednie uczucia, jeżeli nasza opinia jest właściwa, a towarzyszą temu uczucia, następuje prawdziwe upamiętanie. Boży smutek, jakiego Bóg oczekuje, musi wypływać z takiego zrozumienia grzechu, jakie ma Bóg. Najpierw musi nastąpić zmiana opinii na temat grzechu. Osoba rzeczywiście pokutująca patrzy na grzech zupełnie inaczej niż ktoś, kto nie pokutował. Prawdziwie pokutujący jest zdumiony, że mógł w ogóle pożądać takich rzeczy. Kiedy ta opinia się zmieni i patrzycie na grzech inaczej niż patrzy Bóg, wtedy jesteście martwi lub umieracie.
Dla pokutujących grzech jest bardzo odrażający, nieprzyjemny. Jeżeli ktoś dalej pragnie i wierzy, że to może być koniec jego szczęścia i nie odrzuca go, taki człowiek nie pokutował. Jest różnica, którą wyraźnie podkreślimy, między przekonaniem o grzechu a upamiętaniem z grzechu. Różnica jest ogromna, bo chodzi o zbawienie lub potępienie. Po drugie, musi nastąpić zmiana opinii na temat charakteru grzechu w odniesieniu do relacji z Bogiem. Grzesznicy nie wiedzą, dlaczego Bóg tak srogo karze za grzech. Oni tak bardzo kochają grzech i nie wiedzą, dlaczego Bóg miałby za to osądzać na wieczne potępienie. Grzesznicy, którzy są przekonani o grzechu, widzą grzech inaczej. Jeżeli chodzi o ich opinię, to patrzą na grzech tak samo jak chrześcijanie. Teraz trzeba im tylko zmiany towarzyszących temu uczuć, by stali się chrześcijanami. Ale często serce nie zgadza się z tą opinią. Przyczyną jest działanie diabła i złych duchów w piekle. Zwróćcie uwagę, że zmiana opinii jest konieczna dla prawdziwego upamiętania. Tu jest miejsce na wkroczenie, zastosowanie zakonu. Musimy głosić zakon, prawo. Musimy głosić, czym jest grzech. Że jest to przestąpienie prawa Bożego. Musimy to głosić, by doprowadzić ludzi do zmiany ich opinii o grzechu. Grzesznik patrzy na grzech jako coś cudownego i nie może zrozumieć, dlaczego Bóg go nienawidzi. Kiedy głosimy prawo Boże i człowiek zobaczy grzech tak, jak widzi go Bóg, zmienia się jego opinia na temat grzechu. Zanim zaczną towarzyszyć grzechowi odpowiednie uczucia, opinia o grzechu musi zgadzać się z opinią Bożą. Serce nigdy nie zwróci się do Boga w prawdziwej pokucie, jeżeli najpierw nie nastąpi zmiana opinii. To jest powód, dlaczego większość ludzi w Kościele nigdy nie narodziła się na nowo. To jest powód, dlaczego ponad 90% ludzi, którzy przyszli do naszych ołtarzy modlitwy po zbawienie, odeszli, nie naradzając się na nowo. Tam była zmiana opinii, ale bez pokuty. Ale pokuta nigdy nie może mieć miejsca bez zmiany opinii. Prawdziwemu upamiętaniu i pokucie musi towarzyszyć zmiana opinii i uczuć. Prawdziwie pokutująca dusza nie tylko widzi grzech jako coś strasznego, ale tak, jak Bóg nienawidzi grzechu. Ktoś może spostrzegać grzech jako coś bardzo okropnego, ale mimo to ciągle ten grzech kochać. W waszych umysłach jest świadoma zmiana poglądów i uczuć odnośnie grzechu. Jeżeli wasze upamiętanie jest szczere, czy wiecie, że od tego momentu następuje w was zmiana? Kiedy nastąpi prawdziwe upamiętanie, znika skłonność do powtarzania grzechu. Jeżeli prawdziwie pokutowałeś, nie kochasz już grzechu. Trzymasz się z dala od grzechu, nie z powodu strachu. Nie grzeszysz dlatego, gdyż nienawidzisz grzechu. Jak to wygląda u ciebie? Popatrzcie na grzechy, które kiedyś popełnialiście. Jak one teraz wyglądają? Czy wyglądają przyjemniej, czy chcielibyście je znowu popełniać? Gdybyście nie bali się wiecznej zguby? Jeżeli tak jest, to dalej macie skłonność do grzechu. A jeśli dalej macie skłonność do grzechu, to jesteście tylko przekonani, a nie nowonarodzeni. Przekonanie to jeszcze nie jest narodzenie. Twoja opinia o grzechu mogła się zmienić. Ale jeżeli pozostanie w tobie miłość do grzechu, jesteś ciągle grzesznikiem. Prawdziwe upamiętanie powoduje zmianę zachowania. Wierzę, że to mówi nasz tekst. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie. Smutek według Boga powoduje zmianę zachowania. Gdyż w przeciwnym razie byłoby to powtarzanie tego samego, czyli mówienie,
że upamiętanie powoduje upamiętanie. Apostoł Paweł mówił o przemianie umysłu, która powoduje zmianę zachowania i prowadzi do zbawienia. Znowu więc mamy pytanie, czy zostałeś przemieniony? Czy odrzuciłeś grzech? Te pytania są bardzo ważne. One przesądzają, czy człowiek narodził się na nowo. Żaden doradca nie ma prawa zapewniać kogoś, że jest zbawiony. Nie możesz ludzi poprowadzić według czegoś, co nazywamy rzymską drogą, między innymi Rzymian 10:9-10, i wtedy zapewnić tych ludzi, że są zbawieni. Czy jesteś odmieniony? Czy zmieniła się twoja skłonność do grzechu? Chodzi o to, byś nie tylko widział grzech tak, jak widzi go Bóg, ale byś miał to samo odczucie w sprawie grzechu, co Bóg. Czy nienawidzisz grzechu? Czy może idziesz tą samą drogą, ale dodałeś do swoich zajęć jeszcze kościół? Szczere upamiętanie prowadzi do wyznania i odnowienia, naprawy. Złodziej, który zatrzymuje pieniądze, nie upamiętał się jeszcze. Jeżeli zraniłeś kogoś i nie naprawiłeś szkody na tyle, na ile jest to możliwe, to nie upamiętałeś się. Paweł powiada, że fałszywe upamiętanie jest świeckie, to znaczy smutek według świata. Jest to smutek z powodu grzechu, wynikający ze świeckich rozważań i motywów związanych z obecnym życiem. Takie upamiętanie nie bierze pod uwagę prawdziwej natury grzechu. Dopóki uczucia się nie zmieniają, śmierć dalej działa i takie upamiętanie jest tylko tymczasowe. Indywidualnie jest to powracanie do starych grzechów. Dlaczego? Ponieważ ludzie nie pozbyli się skłonności do grzechu. Jest ona tylko pod kontrolą i ograniczona przez strach. Taki też był problem Izraela. Oni stale wracali do grzechu i bałwochwalstwa. Mieli tylko świecki smutek.